Kochani, witam serdecznie na kanale Radość w Ogrodzie. Rozpoczynamy nowy filmik, na który serdecznie zapraszam. No i zaczynamy nowy film, a w dzisiejszym odcinku będzie nowa rozsada wysiana w styczniu. Pokażę Wam za chwilę, co będę wysiewać. Doniczki przygotowane, tutaj mam ziemię z perlitem również przygotowaną, wymieszaną. No i za chwileczkę sobie nałożymy do doniczek i będziemy wysiewać. A co dzisiaj będziemy wysiewać? Dzisiaj wysiejemy warzywa, które można jeszcze wysiać sobie w styczniu. A właściwie powinniśmy w styczniu. A mianowicie będzie to papryka. Papryka, którą ja już sobie w grudniu wysiewałam. Chyba dokładnie 12 albo 6 grudnia wysiewałam sobie nasionka papryk i na koniec filmiku pokażę Wam, jak papryki teraz wyglądają, które właśnie były w grudniu wysiane. Styczeń, idealna pora na wysiew papryk, kochani. Już to mówiłam może wcześniej na odcinkach, ale papryka ma długi okres wegetacji, czyli rozwoju i długo dojrzewają owoce, więc powinniśmy wysiewać paprykę w styczniu. Ja tak robię, ale dla eksperymentu również wysiałam w grudniu, więc zobaczymy, co z tego będzie. Dzisiaj papryka. Mam tutaj przygotowane kilka nasionek papryki. Dosłownie 4-6 rodzajów. Jest papryka czerwona, jest papryka żółta. No i tutaj mam jeszcze takie różne inne odmiany. Tutaj są akurat nasionka, które sama sobie pozbierałam ze swojej papryki z poprzedniego sezonu. Najświeższe nasionka, można powiedzieć. Tutaj mam 3 rodzaje nasionek nowych, które sobie jakiś czas temu zamówiłam. I już teraz zapraszam na nowy odcinek, który będzie niebawem. Pokażę Wam nowe nasiona, które sobie zamówiłam, pomidorów na nowy sezon. Ale to w następnym odcinku. Dzisiaj nie o nasionach, dzisiaj bardziej wysiewamy. Więc wysiewamy paprykę. No i oczywiście w styczniu możecie sobie wysiać bakłażany, oberżyny. Ja tego nie robię, dlatego że tego warzywa nie lubię. W tamtym sezonie miałam sadzonki. Fajnie dojrzały, ale po prostu, no jakoś moi domownicy tego warzywa nie lubią, nie mam co z tym robić, no i nie będę zajmować sobie grządek bakłażanem w nowym sezonie. Ale Wy, jeśli lubicie, możecie sobie wysiać bakłażany. U mnie będą tylko papryki i będę wysiewać dzisiaj w odcinku selery. Mam tutaj 3 odmiany selera korzeniowego i będę również tylko korzeniowy wysiewać. Nie liściowy, a korzeniowy. Mam 3 odmiany i chcę zrobić właśnie sobie taki test, bo w tamtym sezonie słabo seler był w moim ogrodzie. Praktycznie nie doczekałam się ani jednej sadzonki i w tym sezonie chcę postawić bardziej na seler korzeniowy, bardziej się nim zaopiekować, no i żeby dochować się właśnie jakichś zbiorów. Dlatego będą u mnie 3 odmiany selera, no i sprawdzę sobie, który będzie najbardziej odpowiedni u mnie w ogrodzie, który się najlepiej sprawdzi, który przetrwa wszystkie jakieś tam niedociągnięcia ogrodnika, czyli wiecie, jakieś tam susze, jakieś, no, brak jakichś tam nawozów dodatkowych. Zobaczmy, jak seler sobie poradzi. Mam tutaj 3 odmiany i tak naprawdę nie mogę się wypowiedzieć na temat żadnej, bo jeszcze nie miałam okazji mieć swojego selera, bardziej tylko tej natki, ale te bulwy mi urosły bardzo małe, nie było się czym chwalić po prostu. Mam tutaj seler Makar, jest to odmiana średnio wczesna, Maxim i odmiana Talar. To jest odmiana akurat wczesna, a ten Maxim... No, nieważne. Wysiejemy sobie wszystkie 3. Będę wysiewać żółtowo, a potem będę pikować. W tym sezonie nie wysiewam do multidoniczek, tylko do większych doniczek.
Ja wysiewam do doniczek, one mają chyba 9 cm. One mają 9 cm średnicy, a wysokości mają 7. 7 wysokości i 9 cm średnicy mają moje doniczki i będę rzutowo wysiewać. Więc selery, papryka, no i z warzyw tylko tyle, bo w styczniu za bardzo nie możemy wysiać więcej rodzajów warzyw. Musimy poczekać do lutego, ale w lutym już można śmiało wysiać por i cebulkę, więc warto sobie poszukać nasionka cebuli i poru, które będziemy wysiewać w lutym. No ale jeszcze do tego, do tych warzyw, wysieję sobie tutaj dwa rodzaje kwiatów, o których ostatnio zapomniałam, jeszcze je znalazłam w pudełku. I jest tutaj lobelia, ale w kolorze takim różowym, też sobie ją wysieję. I tutaj jest jeszcze żeniszek meksykański, też możecie sobie w styczniu go wysiać, więc ja o nim zapomniałam i teraz sobie go też wysieję. Ale oczywiście żeniszek, nasiona żeniszka powinniśmy stratyfikować, czyli poddać takiej niskiej temperaturze. No i ja sobie zrobię tak, jak zrobiłam z heliotropem i lwią paszczą. Ale to też Wam pokażę na końcu filmiku, co zrobiłam właśnie z tymi doniczkami. A teraz zaczynamy już wysiew. Możecie, kochani, napisać w komentarzu, jak u Was, czy wysialiście sobie już paprykę, czy jeszcze nie, czy czekacie bardziej do lutego, czy nie. Czy jeszcze w ogóle sobie odpoczywacie, robicie sobie jeszcze przerwę, ale powiem Wam, chyba ten prawdziwy ogrodnik, taki miłośnik ogrodnictwa, to nie umie wytrzymać ani zrobić sobie za dużej przerwy, bo po prostu do tego ciągnie nas, do tych wysiewów. Czekamy na to bardzo długo, żeby już znowu wkroczyć do ogródków, do tego właśnie wysiewu różnych sadzonek, do cieszenia się, jak one kiełkują wszystkie, wychodzą. W poprzednim odcinku, nie wiem, chyba to było 3 dni temu albo 4, wysiewaliśmy kwiaty i powiem Wam, już pierwsze kwiaty mi wykiełkowały na parapecie, a mianowicie są to pelargonie. Pelargonie już mi wykiełkowały, są malutkie, ale super i to bardzo cieszy właśnie. Pierwsze kwiaty na rozsadzie domowej wykiełkowały. Też Wam to pokażę na koniec filmiku. No a teraz już się zabieram za przygotowanie doniczek, wypełnić je ziemią po brzegi, no i przystąpić do wysiewu. Papryki wysiewam jeszcze raz, tak jak Wam mówiłam, w grudniu coś tam wysiewałam, ale nie mam ich za dużo. No i postanowiłam jeszcze w styczniu sobie ich tutaj troszkę wysiać. Ale papryki nie będę tak rzutowo, tylko będę po 2 nasionka do jednej doniczki sadzić, wysiewać. Możecie napisać również w komentarzu, czy u Was też taka zima, czy też was, u Was tak przymroziło. Powiem Wam, ja dzisiaj próbowałam się dostać do szklarni i niestety nie potrafiłam drzwi otworzyć. Drzwi mi przymarzły. No i muszę poczekać do takiej pory południowej bardziej, aż to troszkę ten mróz zelży. No bo chciałam iść do szklarni po słonecznik, aby do karmników dla ptaszków wrzucić, no bo wiecie, one też szukają jedzenia. No ale niestety nie umiałam otworzyć drzwi i nie nakarmiłam ptaków. Ale nic nie szkodzi, pójdę później i myślę, że już drzwi szklarni odpuszczą i się otworzą.
No bo tak przymarzły. Mróz jest niesamowity. Chyba nikt się nie spodziewał takiej zimy, że przyjdzie. Dobrze, mamy wszystkie doniczki uzupełnione. No i zaczynamy wysiewy. Zaczniemy sobie od papryki. Od papryki sobie zaczniemy. Tak jak mówiłam, papryki nie będę rzutowo wysiewać, tylko będę po dwa nasionka do jednej doniczki. Po dwa nasionka i potem jak one podrosną, będę je przenosić oczywiście do pojedynczych, żeby każda sobie mogła rosnąć osobno. Papryka czerwona Gloria, taka zwyczajna, popularna, duża, w kolorze czerwonym. Wysiewamy. W tym roku też nie będę tak za dużo papryk wysiewać, bo z tymi paprykami to jest też bardzo różnie. One też dużo miejsca zajmują, no i też bardzo długo czekamy na nie, na zbiory papryki. Więc żeby nie zajmowały miejsca na innym warzywom, w tym roku papryk będzie troszkę mniej. W tym roku stawiam bardziej na, powiem Wam, arbuzy i melony, dlatego że w tamtym roku nic nie miałam. Chyba wysiewałam, ale nie wiem, albo mi je ślimaki zjadły, albo coś takiego, że nie doczekałam się również żadnego arbuzu. W tym roku stawiam na arbuzy. I melony. Może lato też będzie takie ciepłe jak w poprzednim roku. Oczywiście warto sobie zrobić taki plan, rozpisać sobie warzywa, które chcemy wysiewać, a których nie w tym roku. Warzywa, które lubimy, a których nie lubimy. Tutaj mam żółtą paprykę, to jest taka odmiana włoska, nasiona włoskie. Zobaczymy, czy będzie fajna ta papryka. Czy doczekamy się dojrzałej. No i mamy pierwsze papryki posadzone, posiane. Zobaczmy następne. Następna to mam taką paprykę, którą pozbierałam sobie właśnie swoją w kolorze pomarańczowym. I tych tutaj sobie dam 3. A dlatego, że ona była chyba najlepsza z tych wszystkich papryk, które się doczekałam. Była bardzo słodka. Nie wiem, jaka to była odmiana, ale miała pomarańczowe papryki. Pozbierałam sobie nasionka właśnie i w tym roku ją również wysieję. Nie będę teraz podkiełkowywać nasionek na waciku w ciepłym, tylko prosto do ziemi. W grudniu tak robiłam z paprykami, że dawałam do pojemniczka na mokrym waciku i do ciepłego kaloryfera, jakiegoś takiego miejsca ciepłego, żeby ona szybciej wykiełkowała. A te dam bezpośrednio do ziemi. Mamy. No i tutaj mam jeszcze paprykę. Nowe odmiany, 3 takie nowe odmiany. Tutaj mam jedną taką małą paprykę. Wszystkie są czerwone i słodkie, ale z różnymi kształtami. I tutaj sobie wysieję po 2 do każdej doniczki. Bo wiecie, tych nasionek jest mało, więc nie warto wszystkich wysiewać, bo jak nam nie wzejdą albo nam się zmarnują, to szkoda.
Mamy pierwsze. Oczywiście wszystko będę podlewać zaraz po posadzeniu. Kolejne nasionka. No i nie wysiewam w tym sezonie ostrej papryki również. Mam tylko wysianą taką paprykę, którą dostałam kiedyś od znajomego. Ona jest ostra, ale z Afryki przywieziona typowo. Tą tylko wysiałam na sprawdzenie, czy nasiona po prostu wykiełkują. Jak na razie nie wykiełkowały. To jest tylko tak do sprawdzenia. Jestem bardziej ciekawa, jak będzie wyglądał krzak, jaki będzie miała kolor. No a... Ale czy wykiełkuje, to zobaczymy. Na razie nic tam nie widać. No i ostatnia. Ta jest papryczka taka, choćby paluszki. Taka bardzo drobniutka, długa, poduszna. Też czerwona. No i też dwa nasionka. No i powędrują na parapet. I zobaczymy, jak szybko nam wykiełkują. Teraz sobie to spryskamy wodą. No i przyszła pora teraz na seler, na wysiew seleru. Seler oczywiście korzeniowy. Bardzo lubię seler. Zapach seleru, tej natki jest przewspaniały, taki bardzo aromatyczny. No, bardziej pachnie niż pietruszka. Więc warto mieć w swoim ogrodzie właśnie seler. No i zaczynamy. Zaczynamy od selerów. Najpierw sobie tutaj etykietki włożę, żeby było wszystko wiadomo. Etykietki są bardzo potrzebne. Warto potem sobie zapisać, który nam się podobał, która odmiana nam się podobała, a która nie. Właśnie po tym, jak mamy podpisane nasze wysiewy. No i seler będę rzutowo tutaj wysiewać. Sprawdźmy nasionka selera. Bardzo drobniutkie. Jeszcze drobniejsze niż pietruszka. Maxim. Seler korzeniowy Maxim. No i mamy wysiany. No i teraz sobie to przygniotę i może troszeczkę sobie to przysypię ziemią. Jeśli macie swój ulubiony, sprawdzony seler korzeniowy, to możecie mi w komentarzu również napisać odmianę, jaką polecacie, która się Wam sprawdziła i która jest dla Was najlepsza. Ja jeszcze nie wiem, jaki jest najlepszy, no bo jeszcze... Słabo się doczekałam plonów selera, więc jestem ciekawa również Waszej opinii. Co Wy myślicie, który jest najlepszy seler korzeniowy do wysiewu? Mamy teraz drugi, odmiana maker, czyli ten średnio wczesny. Miąższ ma być biały, bez pustych komór. No i wysiewamy. Wysiewam tego może dość dużo, ale wiadomo, może coś nie zejdzie, coś się nie uda,
więc warto mieć jakiś taki zapas potem tych sadzoneczek małych. No i również troszkę przysypię sobie z góry ziemią. No i został nam ostatni seler talar. To mam nowe nasionka. Odmiana wczesna, plenna. Duże kuliste, miąższ biały, nieciemniejący, bez skłonności do parcenia. No, zobaczymy, czy będzie taki fajny. Ten już nie jest w torebce dodatkowej, tylko bezpośrednio w opakowaniu. Tamte były w podwójnych torebeczkach nasionka. Nasionka takie same. No i mamy selery wysiane. Oczywiście seler możecie również wysiać sobie w lutym. To nie jest wcale taki przykaz, że trzeba w styczniu. Każdy wysiewa podle siebie, jak uważa. Ja wysiewam w styczniu. Mam gdzie to przetrzymywać, mam również i szklarnię, w razie czego wszystko poprzenoszę. Nie będzie się wyciągało na parapecie. No i mamy ostatnie dwie doniczki i będą tutaj dla odmiany nie warzywa, a kwiaty. Żeniszek meksykański, bardzo wcześnie kwitnie, ja mam w kolorze różowym. W tamtym sezonie się nie doczekałam kwiatów, choć on mi skiełkował fajnie, ale później, nie wiem, wiecie, ta plaga ślimaków i to wszystko. I chyba mi zanikły albo zostały zjedzone przez właśnie ślimaki. No i mamy żeniszek meksykański. Nasionka ma bardzo drobne, również maluteńkie. No i tak jak mówiłam, nasionka trzeba stratyfikować. Najlepszym sposobem jest włożyć nasionka do zamrażarnika i mamy raz, dwa stratyfikacje, ale ja wpadłam na inny pomysł i tą doniczkę właśnie z żeniszkiem wystawię sobie za okno na mróz, bo powiem Wam, u mnie jest bardzo zimno ostatnio. I tam ma idealną temperaturę na stratyfikację. Podlejmy. I zostały nam ostatnie lobelie różowe. Tych nasionek nie przykrywam, bo one są bardzo drobniutkie. I te również, lobelia w kolorze różowym. Ostatnio wysiewałam w kolorze niebieskim i taki miks, ale jeszcze znalazłam właśnie takie nasionka i postanowiłam jeszcze je wysiać. No i wysiewamy. Tu to dopiero jest pyłek, zobaczcie. Taki malusieńki pyłek. I tutaj już nie ma co przykrywać nic, bo nam te nasionka wpadną głębiej do doniczki i nic nie wzejdzie. Nasionka takie malutkie jak przy petunii. I tylko sobie je docisnę tutaj też. No i oczywiście podlejemy. No i powędrują na parapet do moich rozsad. No i dobiegamy do końca dzisiejszych wysiewów styczniowych jeszcze.
No i czekamy do lutego, bo w lutym już troszeczkę więcej możemy sobie pozwolić na wysiew warzyw i jak również kwiatów. Więc, kochani, na dzisiaj to już wszystko, ale jeszcze zapraszam Was, pokażę Wam, jak wyglądają papryki, które wysiałam w grudniu, no i pelargonie, które powolutku zaczynają kiełkować. Kochani, na dzisiaj to już wszystko. Życzę Wam pięknego dnia, słonecznego i dużo zdrówka. Do zobaczenia, do następnego filmiku. Pa, pa, pa. U mnie dzisiaj minus 18 na termometrze i powiem Wam, pomyślałam sobie, że wystawię na parapet tutaj za okno do stratyfikacji moje doniczki z heliotropem i lwią paszczą. Niedawno je wysiewałam, ale teraz sobie je wystawię tutaj właśnie na mróz i będą się stratyfikować. Zostawię sobie je na pół dnia i potem je wezmę z powrotem do domu. Możecie, kochani, w komentarzu napisać, jak u Was z temperaturą, jakie przymrozki są u Was. No i mamy heliotrop i lwią paszczę. No i zaraz sobie je wystawię za okno. No, żeby się stratyfikowały. No i mamy doniczki wyniesione za okno. Niech jakiś czas tam pobędą. No i zobaczymy, czy to spowoduje, że nasionka szybciej wykiełkują. No i żeniszek teraz wędruje na parapet, na zimny parapet mroźny, a sobie już wezmę do domu heliotrop i lwie paszczę. W ogóle się zastanawiam, czy one się oderwią od parapetu, czy one nie przymarzły. Ło, ale nie, idzie dobrze. I tutaj też całe skostniałe. Były 2 dni chyba. No a teraz powędruje żeniszek meksykański. Wow. No i zamykamy okno, bo jest bardzo zimno. No i skostniałe, twarde, jak skała. Teraz już tutaj będą razem z innymi kwiatami, które były wysiewane. No ale pokażę Wam tutaj pelargonie. Zobaczcie, jak pięknie już zaczynają kiełkować. A dosłownie po 3 dniach czy 4. Tu już mamy 1, 2, 3, 4 wykiełkowały. A chyba było ich 10 tych nasionek tutaj. Oczywiście jak wykiełkują i będą troszkę większe, to zaraz będę przesadzać do osobnych doniczek. No i teraz Wam jeszcze pokażę paprykę. Paprykę, którą wysiewałam w grudniu. Nie jest za wielka. Papryka wygląda tak. Tutaj mam 2 sadzoneczki. Na razie jeszcze cały czas są liście. Te liścienie dopiero zaczyna tutaj wypuszczać ze środka te liście właściwe. Tak wyglądają papryki, które były wysiane w grudniu. Nie wiem, czy 12 grudnia, jakoś tak. Tu jest jedna, to jest taka największa, a tutaj są mniejsze. Mniejsze papryki, które też jeszcze są malutkie, ale tak wyglądają. I te nasionka były podkiełkowywane na waciku w ciepłym miejscu. Na zakończenie jeszcze Wam pokażę moje cytrynki, właściwie wspólne z moją córką. Zrobiłyśmy sobie tak, że zbierałyśmy sobie pesteczki z cytrynki i są tutaj posadzone. Zobaczcie, ile ich jest. Cytrynki powychodziły. Tutaj mamy mandarynki. Mandarynki również 2 wyszły. No i tu jeszcze jest cytrynka. No jakoś pozbierałyśmy sobie nasionka z tych świątecznych mandarynek, pomarańczy i cytryn, no i posadziłyśmy. Tu jeszcze gdzieś mam pomarańczę posadzoną, ale jeszcze nie kiełkuję, ale tu tego jest dość sporo. Cytrynowy las, można powiedzieć. Oczywiście przesadzę je potem do większej doniczki.